Zebrałem kilka pytań na Instagramie, na przykład, czy można schudnąć z Tobą bez aktywności fizycznej? Albo jak długo trzymasz dietę i treningi? Jak zrzucić ostatnie 5 kg? Czy miewasz czasem pokusy żywieniowe i zdarza Ci się podjadanie na redukcji? Albo ile kroków według Ciebie należy robić, aby schudnąć? Kolejne pytanie, które dostałem, mam zapisane i na które odpowiem w tym odcinku, to. Jak to możliwe, że BMI pokazuje mi niedowagę, a w lustrze mam duży odstający brzuch? No i takie luźniejsze pytanie: jak ci się mieszka w Bułgarii tylko sezonowo, czy raczej na stałe? Oto siedem pytań, które dostałam właśnie od, pod, od, od obserwujących, i na nie krótko odpowiem. Przejdźmy do pierwszego pytania: Czy można schudnąć bez aktywności fizycznej? Bardzo często piszą do mnie ludzie na Instagramie, na Facebooku, w mediach społecznościowych: Karol, ja to bym zaczęła się odchudzać, ale ja nie mam czasu na treningi. I wtedy takim ludziom odpisuję: Słuchaj, ale nie trzeba ćwiczyć, żeby schudnąć. No jak to nie? A ja słyszałam, że trzeba, bo tak to będzie wolny metabolizm i nigdy nie schudnę. No nie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że 70-80% moich podopiecznych to są ludzie, którzy wcale nie ćwiczą, a mimo tego waga spada jak szalona. No i jak to jest możliwe? Bardzo często trafiają do mnie ludzie, którzy, którym brakuje czasu na co dzień, którzy są zapracowani, zabiegani itd., więc nie mają czasu na ćwiczenia. W związku z tym, aktywność, którą uskuteczniamy, i uważam, że jest to jedna z najlepszych aktywności, którą można wybrać, która pomoże ci schudnąć, to zwykły Spacer. I ta aktywność jest prosta w wykonaniu, jest bezpieczna, bo często ludzie, którzy zaczynają odchudzanie, zaczynają biegać, na przykład, plus nadwaga. No i po dwóch, trzech tygodniach kolana nie dają rady i kończy się bieganie, prawda? A ze spacerem jest zupełnie inaczej. Spacer, nawet jak masz 150, 160, 180 kg, to jesteś w stanie kilka kroków tam zrobić, się przejść. I teraz ile tego spaceru. Najlepiej robić, żeby schudnąć i pozbyć się brzucha. W zasadzie mogę odpowiedzieć przy okazji na te drugie pytanie: ile kroków dziennie powinno się robić? Tyle, ile masz czasu. Im więcej tej aktywności, tego spaceru, tym w zasadzie lepiej. Tym szybszy metabolizm, bo spalasz więcej kilokalorii, prawda? Więc łatwiej będzie ci schudnąć i szybciej schudniesz. Bo jest duża szansa, że wtedy będziesz w deficycie kalorycznym, a jak wiesz, to jest kluczowe, żeby właśnie schudnąć no i pozbyć się brzucha. Więc najczęściej z moimi podopiecznymi robimy tak, że stosujemy od 7 do 12 tysięcy kroków dziennie. To jest nasz taki cel, do którego dążymy. Oczywiście dla niektórych te 7 tysięcy już jest wyzwaniem, bo niektórzy pracują zdalnie, tak, siedzą z tyłkiem cały dzień przy laptopie, a dla niektórych. 10 tysięcy nie jest problemem, bo już w pracy robią nawet więcej. Jednak zazwyczaj przeciętnie trzymamy się od 7 do 12 tysięcy kroków i uważam, że jest to dobry cel, żeby go realizować codziennie, bo w ten sposób łatwiej będzie ci schudnąć, będziesz mieć lepsze samopoczucie, twoje elita będą lepiej funkcjonować, no i pomoże ci to po prostu w odchudzaniu. Kolejne pytanie: Jak długo trzymam dietę? O, to jest ciekawe pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, bo. No właśnie, może trochę jest źle skonstruowane to pytanie, dlatego że dietę trzyma każdy, prawda? Tylko różną. Różne te diety ludzie trzymają mniej zdrowe, bardziej zdrowe i tak dalej. Jednak pewnie autor tego pytania miał na myśli to, jak długo już tak świadomie dbam o swoją sylwetkę? Hmm. Myślę, że to jest zaledwie. Albo aż dla niektórych, około 6-7 lat, coś koło tego. A tak naprawdę już zacząłem się interesować tym odchudzaniem, kształtowaniem sylwetki 14 lat temu. I często na moich spotkaniach, szkoleniach takich darmowych, webinarach, które prowadzę raz w miesiącu, swoją drogą możesz zapisać się na te szkolenia w opisie tego filmu, tego, tego materiału. to często mówię taką historię, że 14 lat temu zaczynałem treningi, swoją przygodę z kształtowaniem sylwetki. I powód był błahy. Wiesz jaki? Powód był taki, że chciałem zrobić formę na lato. Więc dwa miesiące przed wakacjami zaczęliśmy trenować razem z moim kumplem, z kolegą Damianem, bo chcieliśmy fajnie wyglądać na plaży, mieć kratę na brzuchu, wiesz, podobać się po prostu dziewczynom, nie? Taki był cel, taki był plan. Może i błahy, jednak takie były początki. I... Trenowałem jak wariat, codziennie na tej siłowni, tam godzinę, dwie, dziennie szarpałem te ciężary, a jedyne efekty, jakie miałem, to kontuzje. Wydawało mi się, że jem zdrowo, że jem więcej białka i tak dalej, jednak fakt jest taki, że przez pierwsze 5-6 lat moich starań, moje efekty były żałosne, mizerne. No i takie właśnie były początki. Dopiero z czasem, gdy zacząłem inwestować, w wiedzę, w różne kursy, różne e wiesz, inwestować w wiedzę na temat kształtowania sylwetki, wykupować różne poradniki, jak konstruować plany ćwiczeń, jak tam, wiesz, się odchudzać, jak budować masę mięśniową itd., to dopiero wtedy zacząłem zauważać, ile błędów popełniałem, ile głupot robiłem. Więc straciłem masę, masę czasu, nerwów, kasy na nieefektywne działanie. No i nie boję się do tego przyznać, bo takie były właśnie początki. A już tak świadomie na lepszym poziomie właśnie yy, prowadzę tą dietę czy aktywność fizyczną od 5, 6. Około 6 lat. Ok, idziemy dalej. Kolejne pytanie: Jak zrzucić ostatnie 5 kg? No właśnie, i wbrew pozorom często ludziom się wydaje, ja mam tylko 5 kg do zrzucenia, więc powinno pójść bardzo szybko, prawda? I porównują się wtedy z ludźmi, nawet z moimi podopiecznymi, ludźmi, którzy chudną w 3 miesiące 15 kg, 20 kg, w 3 miesiące, i myślą sobie: O, to ja mam 5 do zrzucenia. No to chwila, moment, 2 tygodnie, 3 tygodnie i mi to zejdzie. No nic bardziej mylnego, niestety, bo im niższy masz poziom tkanki tłuszczowej, tym wolniej to odchudzanie postępuje. I bardzo często, właśnie dużym problemem w szczególności dla kobiet, jest to, że chcą się pozbyć tej dolnej oponki na brzuchu, prawda? Że brzuch jest w miarę płaski, ale ta dolna część brzucha, no, odstaje i to wygląda nieatrakcyjnie, apetycznie. No, kobiety chcą się tego pozbyć, zresztą nie tylko kobiety, faceci również. I okazuje się, że jest to wymagające, bo zdrowa utrata tkanki tłuszczowej to jest od około 0,5% do procenta tygodniowo. Więc jak ktoś waży 60 kg, to 1% nawet, czyli ten górny próg tygodniowo, to jest 0,6. To zobacz, 0,6. Żeby schudnąć 5 kg, to ile? No to trochę jest jednak tych tygodni, prawda? Ponad około 10 tygodni, zgadza się? Więc w tym samym czasie osoba, która ma 140 kg, schudnie Gdzieś dwa razy więcej. No właśnie, więc nie należy się porównywać. Patrz na siebie i na to, czy idziesz w dobrą stronę. I teraz co zrobić? No Punkt pierwszy to jest być w deficycie kalorycznym. To jest najważniejsze, szalenie ważny temat. I to nie jest takie proste dla osób, które właśnie mają do zrzucenia te ostatnie kilogramy. Dlaczego? Bo jak ktoś ma 140 nadwagi. Jest w deficycie kalorycznym, czy to nie musi aż tak skrupulatnie kontrolować tego, ile tych kalorii spożywa. Bo jak o 200 w tom, czy o 200 we wtą, to i tak nadal ta osoba będzie w deficycie. tak Jest duża taka szansa na to. Nie? A osoba, która ma 60, to jest przykład, 60 kg, i chcesz rzucić ostatnie 5, no to u tej osoby 200, ki 200 kilokalorii w tom czy we wtą, to już jest duża różnica. Dlatego, że jak ta osoba zje 2000 kalorii, to już będzie na utrzymaniu masy ciała. Teraz ktoś, da, ktoś daje sobie deficyt 1600. I to wcale nie jest jakiś duży deficyt za 400 kilokalorii, prawda? A wyobraź sobie teraz osobę, która ma 140 kilo, jej kaloryczność, żeby utrzymać masę ciała, to jest na przykład 2400 albo dwa, nawet więcej 2600, 800, żeby utrzymać masę ciała. To jak ktoś teraz da sobie 1600, to zwróć uwagę, że ma margines 1000 kilokalorii i nadal jest w deficycie. Ma to sens? No właśnie. Więc te osoby muszą się bardzo kontrolować, które chcą zrzucić ostatnie kilogramy. Naprawdę to już jest taka walka trochę, już mordęga jest trochę, żeby, żeby zrzucić te ostatnie 2, 3, 4 kilogramy. I to jest u mnie tak samo jest że te ostatnie kilogramy, to czasem, czasem, żeby zrzucić 3 kilo, to jest miesiąc starań. Skrupulatnego trzymania się tego deficytu kalorycznego. Bo jedno potknięcie gdzieś zjesz, wiesz, dwa ciastka więcej i już nie jesteś w deficycie kalorycznym. i Już waga stoi w miejscu. Dlatego tak dużym problemem u wielu osób jest to, żeby zrzucić te ostatnie kilogramy, bo trzeba naprawdę się przyłożyć. I to cały tydzień. Bo podam Ci inny przykład. Jak 5 dni trzymasz się, tak? Tego deficytu kalorycznego, i masz zapas niewielki, tylko 300 kalorii tego deficytu masz. I teraz w weekend pozwolisz sobie na więcej. Jakieś piwko, wiesz, jakiś drineczek, jakieś chipsy wiadom. I dostarczysz 2000 kilokalorii, co nie jest problemem, prawda? W jeden dzień nawet weekendu, to nagle średnia tego całego tygodnia wychodzi na zero, na zero kaloryczne. I już nie chudniesz, i cały tydzień po prostu zmarnowany, można powiedzieć. Inaczej wygląda to u osób, które mają dużą nadwagę. Jest zdecydowanie łatwiej i szybciej. Ok, kolejne pytanie. Ile kroków według Ciebie należy robić? Na to już odpowiedziałem, prawda? Że trzymamy się średnio z moimi podopiecznymi od 7 do 12 tysięcy. I to jest dobry. Dobra. Dobry. Jak to powiedzieć? Dobry cel. O, w ten sposób. No, dalej. Jak to możliwe, że BMI pokazuje mi niedowagę, a mam odstający brzuch? No tak to możliwe, że BMI to jest teoria. I to nie jest najlepszy wyznacznik. Tak? To jest mniej więcej, z jakaś na podstawie jakiejś średniej, nie? Na podstawie jakichś statystyk, więc to nie sprawdzi się u każdego, że Ty musisz się mieścić w widełkach, bo według BMI, słuchaj, to czasem jest tak, jak jestem na masie, że mam kaloryfer na brzuchu, widać mi mięśnie brzucha, a według BMI ja mam nadwagę. No właśnie, i w drugą stronę ktoś może być szczupły. Tak dobrze mówię? Tak, no wiesz o co chodzi? Ktoś może być szczupły, a mać, tak ja właśnie, mieć nadwagę, i w drugą stronę ktoś może być otyły i może się okazać, mieć dużo odstający brzuch. O to, o to mi chodziło. Mieć dużo odstający brzuch, a. B mi będzie pokazywać, że ma niedowagę. I to jest też kwestia genetyki, wiesz? Czasem jest tak, że u wielu osób tłuszcz, tkanka tłuszczowa, odkłada się bardziej właśnie na brzuchu. No i nie mamy za to, na to za bardzo wpływu. U niektórych osób odkłada się bardziej na plecach, na ramionach, na udach. Znasz takie osoby? Co na przykład? Talie mają dosyć wąską, ale duże biodra, duże uda, prawda? I odwrotnie, są osoby, które mają chude nogi, chude ramiona, a brzuch duży. Ta tkanka tłuszczowa wgromadzi się właśnie w tej centralnej części ciała. No to już niestety na to nie mamy wpływu, jednak mamy na to wpływ, żeby się tej tkanki tłuszczowej pozbyć. No właśnie deficytem kalorycznym. Po prostu trzeba schudnąć. I nawet jeżeli masz chude nogi, chude ramiona, ale odstający brzuch, to nadal trzeba być w deficycie kalorycznym żeby pozbyć się tego brzucha, bo w twoim przypadku właśnie najszybciej będziesz się pozbywać tej, tej tkanki tłuszczowej z brzucha.